Jak być bardziej szczęśliwym? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób. Pomimo, że poziom naszego życia stale rośnie, a my sami posiadamy znacznie więcej niż chociażby nasi dziadkowie będąc w naszym wieku, nie potrafimy cieszyć się z naszego życia. Co gorsza, na depresję w Polsce choruje aż 1,5 miliona osób. Gdyby ustawić wszystkich tych ludzi w rzędzie, to kolejka miałaby 750 km długości i sięgałaby od Rzeszowa praktycznie po sam Kołobrzeg. Jak więc widzicie, problem ten jest naprawdę spory i w dzisiejszym wideo chciałbym pokazać Wam 9 skutecznych pomysłów na to, jak być bardziej szczęśliwym. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Na samym początku wspomnę tylko, że pomysły, jakie podaję Wam w tym filmie, są moimi subiektywnymi odczuciami, a ja nie jestem żadnym ekspertem w dziedzinie psychologii. Niemniej jednak postanowiłem podzielić się z Wami tym, co działa u mnie, mając nadzieję, że pomogę Wam tym materiałem. Bez zbędnego już przedłużania, zaczynamy! Pierwszym pomysłem na to, jak być bardziej szczęśliwym, jest docenienie tego, co mamy. Dzisiejsze czasy są naprawdę trudne. Ludzie ciągle gonią za najnowszymi trendami, za ostatnim modelem smartfona, najnowszą kolekcją ubrań, czy też za pieniędzmi. I w tym upatrują właśnie swoje szczęście. Droga ta jednak prowadzi donikąd i w pewnym momencie swojego życia wiele osób zauważa, że pomimo, że ma coraz więcej, czuje się coraz gorzej. Zamiast więc cały czas się nakręcać, lepiej zatrzymać się i zobaczyć, co już mam i to docenić. Brak wojny, dach nad głową, pełny brzuch, elektryczność, czy też ciepła, bieżąca woda. Miliony osób na całym świecie marzą o tego typu rzeczach każdego dnia. Dla nas jednak jest to norma, na którą nie zwracamy większej uwagi. No, chyba że akurat na dzielnicy jest poważna awaria prądu. Trochę przypomina to sytuację, w której łamiemy sobie nogę czy też rękę. Doceniamy jej brak dopiero po utracie sprawności i dostrzegamy, jak dobrze żyło się nam, kiedy byliśmy w pełni sprawni. Dlatego też polecam Wam czasami wyjazd w totalną guszę. Kilka dni niewygód i trudów sprawią, że kiedy wrócicie do swojego ciepłego mieszkanka, Wasze postrzeganie świata zmieni się diametralnie. Doceniajcie więc to, co macie. Drugim sposobem na to, jak być bardziej szczęśliwym, jest cieszenie się z małych rzeczy. Większość z nas czeka na ogromne wydarzenia, które zmieniają nasze życie. Cieszymy się z 18 urodzin, ślubu czy też narodzin dziecka. Wszystkie te okazje są wspaniałymi wydarzeniami w naszym życiu, ale zdarzają się bardzo rzadko. To codzienna monotonia potrafi sprawić, że tracimy ducha i marniejemy. Dlatego też tak ważnym jest docenienie tych drobnych rzeczy, które przytrafiają nam się codziennie, takich jak choćby wschód słońca, uśmiech drugiej osoby, przyjacielski gest, znalezienie drobnego pieniążka itd., itd. Te drobne i błahe na pierwszy rzut oka rzeczy potrafią odmienić nasz dzień i sprawić, że spojrzymy na nasze problemy z nieco innej perspektywy. Nauczcie się więc cieszyć z małych rzeczy. Trzecim pomysłem na to, jak być bardziej szczęśliwym, jest zaprzestanie analizy. Bardzo wiele osób potrafi godzinami analizować zachowania swoje i innych. Czy dobrze się zachowałem? Ach, mogłem tego nie mówić. Gdybym ugryzł się w język, co oni sobie o mnie pomyślą? Oj, gdybym mógł cofnąć tylko czas, rozegrałbym to całkiem inaczej. Powiedziałbym im to i to, albo nie, nie. Lepiej, powiedziałbym im tak i tak. I tak dalej, i tak dalej. Analizowanie słów swoich i innych osób może zaprowadzić nas do miejsca, w którym stwierdzimy, że musimy uważać na każde nasze słowo i nie możemy być sobą, ponieważ co też pomyślą o nas sobie inni. I tak właśnie dochodzimy do czwartego podpunktu mówiącego o tym, jak być bardziej szczęśliwym, czyli budowania wartościowych relacji. Jesteśmy wypadkową 5 osób, z którymi kontaktujemy się najczęściej. Jeżeli więc nasze środowisko jest toksyczne, my sami zaczynamy tacy być. Siedząc w pokoju pełnym palących osób po czasie, my sami, nawet kiedy nie palimy, zaczynamy pachnieć dymem. W związku z tym tak ważnym jest, aby dobierać sobie takie osoby, dzięki którym stajemy się lepsi.
nasza rodzina czy też przyjaciele są fundamentem, na którym budujemy wszystko inne i jeżeli na tym polu nam się nie układa, wszystkie inne aspekty naszego życia będą na tym cierpieć. Kiedy w domu słyszymy kłótnie, a nasza samoocena jest niska, nie możemy liczyć na to, że w pracy czy też w kontaktach z innymi osobami będziemy tryskać optymizmem. Zwracajcie więc szczególną uwagę na osoby, które wysysają z Was radość i za wszelką cenę starajcie się ich unikać. O ile od toksycznych przyjaciół można się odciąć, o tyle z rodziną jest już gorzej. Starajcie się jednak jak tylko możecie wzmacniać te więzy, które dodają Wam sił, a możecie być pewni, że Wasze szczęście wzrośnie. Piątym sposobem na to, jak być bardziej szczęśliwym, jest wysypianie się. Banał, o którym zapomina bardzo wiele osób lub wręcz go bagatelizuje. Komfort naszego snu, jego długość i intensywność wpływa na cały nasz dzień. Jeżeli wstajemy zmęczeni i rozdrażnieni, jak możemy cieszyć się życiem, kiedy nasz organizm domaga się odpoczynku? Musicie pamiętać, że aby poczuć szczęście, musicie najpierw zrozumieć, że wasz organizm jest bardzo ważnym elementem układanki. Zdrowy, nieprzerwany niczym 6-8-godzinny sen sprawi, że wejdziecie w nowy dzień z innym nastawieniem. Przypomnijcie sobie, jakie było wasze nastawienie na drugi dzień po suto zakrapianej imprezie, czy też nocy, w której wasze dziecko dało wam popalić. W tym miejscu oczywiście pozdrawiam wszystkich młodych rodziców, trzymajcie się. Po takiej nocy dzień kolejny jest prawdziwym koszmarem. A wiele osób na własne życzenie potrafi sobie zafundować taki dzień poprzez chodzenie spać o dziwnych porach, czy też przerywanie snu z sprawdzaniem telefonu. Proszę Was więc o przyłożenie do tego tematu swojej uwagi, a możecie być pewni, że rezultaty przyjdą naprawdę szybko i Was zaskoczą. Kolejną rzeczą, która sprawi, że będziecie bardziej szczęśliwi, jest uprawianie sportu. Ruch to zdrowie. Ta oklepana maksyma nabiera coraz większego znaczenia w dzisiejszych czasach. Szeroki dostęp do jedzenia, a zwłaszcza fast foodów, sprawia, że wiele osób popada w otyłość. Prowadzi to do licznych chorób zarówno układu krążenia, jak i innych, a konsekwencją tego jest obniżenie radości z naszego życia. Nie spotkałem jeszcze w swoim życiu otyłej osoby, która cieszyłaby się z tego faktu. Nasz wygląd wpływa również na naszą samoocenę i samopoczucie. I o ile nie mamy wpływu na to, jaki mamy kolor oczu czy też wzrost, o tyle możemy zadbać o naszą sprawność fizyczną. Nie mówię tutaj, abyście stali się super sportsmenami i ganiali na siłkę co drugi dzień. Musicie sobie zdać jednak sprawę z tego, że aktywność fizyczna nie jest w dzisiejszych czasach wyborem, ale staje się koniecznością. Nasze społeczeństwo przestaje się ruszać, coraz mniej osób wykonuje pracę fizyczną. Ci z nas, którzy siedzą za biurkami cały dzień, muszą uprawiać sport. A opcji mamy niezliczenie wiele. Nordic walking, bieganie, pływanie, siłownia, rowery, aerobik. Do wyboru, do koloru i każdy może znaleźć to, co lubi. Wystarczy tylko chcieć. Ja dla przykładu biegam i powiem Wam szczerze, że oprócz oczywistych plusów takich jak poprawa kondycji i zdrowia, zauważyłem również ogromną zmianę w mentalności. Wysiłek fizyczny daje wielką satysfakcję. Często kiedy wychodziłem na trening i wracałem po 10 km biegu, czułem więcej energii niż na początku. Sport jest odskocznią od codzienności. Macie wtedy czas na wyciszenie, refleksję lub posłuchanie własnych myśli. To czas, kiedy możecie wiele spraw sobie poukładać i na spokojnie wszystko przemyśleć. Dlatego polecam Wam serdecznie uprawianie sportu. Siódmą rzeczą, która sprawi, że będziecie bardziej szczęśliwi, jest podejmowanie wyzwań. Człowiek, a zwłaszcza mężczyzna, jest stworzony do wyzwań. Krzysztof Kolumb chciał znaleźć nową drogę do Indii, Napoleon chciał podbić świat, a Thomas Edison chciał wynaleźć żarówkę. Każdy z nich miał wielkie wyzwania, z którymi chciał się zmierzyć, pomimo czego? Pomimo, że były nierealne, pomimo, że były nieosiągalne, pomimo, że inni mówili, że się nie da. Wspomniany wcześniej Edison podjął ponad 10 tysięcy prób, zanim stworzył żarówkę. Miał jednak marzenia, miał cel i to dawało mu napęd, moc do wstawania codziennie rano i próbowania dalej. Każdy z nas ma w swoim życiu jakieś cele i wyzwania. Jedni mają większe, inni mniejsze. Najważniejszym jest jednak, aby w ogóle je mieć i nie zapominać, co dla nas jest ważne. Dlatego też stawiajcie sobie cele
i realizujcie wyzwania, jakie stają przed Wami. Ósmym sposobem na to, jak być bardziej szczęśliwym, jest spełnianie swoich marzeń. Tutaj pewnie większość z Was westchnęła i pomyślała sobie o wszystkich marzeniach, które chcielibyście osiągnąć, a które Wam nie wyszły. Przypomnijcie sobie jednak Wasze dzieciństwo. Czy wtedy jakiekolwiek marzenia były dla Was nie do zrealizowania? Wyprawa na Księżyc czy znalezienie szkieletu dinozaura w ogródku wydawały się wtedy drobnostką. Dorosłe życie zabiło nasze marzenia. Czy jednak mamy przestać o nich myśleć? Czy nasze życie ma sprowadzać się tylko i wyłącznie do pracy i obowiązków? Czy realizacja naszych marzeń wydaje się aż tak nierealna? Czy podróż dookoła świata jest nieosiągalna? Spytajcie się tych, którzy już to zrobili. Często nasze marzenia są do zrealizowania, jednak my sami z jakichś przyczyn nie próbujemy nawet sprawdzić, czy nam się uda. A co jeśli okaże się, że to, o czym myślimy i marzymy, i co sprawia, że nasze serce zaczyna bić szybciej, jest bliżej niż nam się wydaje? Czy lepiej spróbować i przegrać, czy też lepiej okopać się tu, gdzie jestem i nie wychylać się z bezpiecznej przystani? Zastanówcie się nad tym i realizujcie swoje marzenia. Dziewiątym pomysłem na to, jak być bardziej szczęśliwym, jest uśmiechanie się. Śmiech lepiej dotlenia organizm, relaksuje, usuwa stres, redukuje ból, a nawet poprawia samopoczucie. Jedna minuta śmiechu zastępuje 15 minut relaksu. Czy już wiecie, jak ważny jest dla wszystkich ten prosty odruch, który często jest przez nas tłumiony? Śmiech pomaga przełamywać pierwsze lody i sprawia, że wiele osób zaczyna nas lubić. Dlatego, jeżeli chcecie być szczęśliwymi, polecam Wam serdecznie jak najczęściej się uśmiechać. W dzisiejszym wideo poznaliśmy aż 9 pomysłów na to, jak być bardziej szczęśliwym. Mam nadzieję, że ten materiał sprawił, że Wy sami staniecie się lepszą wersją samego siebie. Pamiętajcie, jesteśmy tu tylko na chwilę i nigdy nie wiemy, co przyniesie jutro. Dlatego też warto przeżyć każdy dzień tak, aby na wieczór, kiedy kładziemy się do łóżka, powiedzieć sobie, że ten dzień nie był dniem straconym. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.